No i boimy się trochę tej jesieni, bo tak trudno puścić nam lato, piękne słońce, wakacje. Czemu? Bez troski. Fajnie, ja kocham jesień. Ale tak z drugiej strony właśnie, gdybyśmy mieli przeżyć te wszystkie historie, o których przed chwileczką zaśpiewałeś, to też przed nami miły czas. Witek Łukaszewski. Najmilszy. Witam wszystkich słuchaczy radia. Poznań. Poznań. Właściwie. Gitarzysta, wokalista, autor muzyki i tekstów, poeta. Witku. Małorolnik. Umawialiśmy się na spotkanie. To miało się wydarzyć w ubiegły piątek, ale byłeś i jesteś tak zajętym człowiekiem, że musieliśmy przesunąć na następny termin. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że udało ci się dojechać tutaj. Nie, wiesz, nie mów, ja nie jestem zajęty. Ja po prostu robię to, co lubię, więc czasami tak wypada, że się jakoś złożyło, ale generalnie staram się nie być w ogóle zajęty, bo ja bardzo lubię przeżywać życie sam, więc jakby i grać sobie i... Z tym, że tak się fajnie złożyło, że nagrywaliśmy całą płytę live u mojego przyjaciela Marka Grąckiego, który jest wybitnym znawcą muzyki jako wybitny znawca serów. Ale nie, zna się na muzyce i robiliśmy płytę live, taką wiesz, totalną setkę bez żadnych oszustw. U niego w majątku w Liniach, tam gdzie produkuje swoje sery, tam produkowaliśmy swoją muzykę. I tak to się fajnie składa, bardzo dziękuję, że puściłeś ten utwór, ponieważ ten utwór wysłałem mojej znajomej, nie wiem czy znasz, Maryla Radowicz. I Maryla właśnie mówię, może byś dała, tylko bo już ode mnie wzięłaś na płytę, to teraz weź, daj to komuś innemu ten utwór, może ktoś inny ją sobie będzie wykonywał. To Maria Szabłowska dostała od ciebie też te utwory, prawda? I ona je później przekazała Maryli. Tak, ja to sobie... wcześniejsze, ja od tego czasu napisałem chyba z 500 kolejnych. Ja w ogóle chcę powiedzieć, że ty masz chyba szczęście do kobiet. No, a do kogo mam mieć szczęście? Mężczyzn nie interesują mnie w ogóle, jestem facetem starej daty. I od pani Marii Szabowskiej się zaczęło, znakomitej dziennikarki radiowej i telewizyjnej. Tak, Marysia jest cudowną osobą i zawodową dziennikarką, naprawdę jest to kawał zawodowca. Ja jej dałem dwa utwory, mówię, Marysiu, wiesz co, jakiś tam robiliśmy fajny wywiad i mówię, mam takie dwa utwory, może byś puściła w radiu, abyś miała chwilę czasu, kiedy nie ma, wiesz, nie trzeba puszczać muzyki korporacyjnej, tylko muzykę takich tak właśnie jak ja, outtake'ów odsuniętych od koryta, jak to nazywam, wesoło. A ona potem mówi, słuchaj, dzwoni mi, to są świetne przeboje. Mówi, słuchaj, czy ty miałbyś sobie przeciwko, gdybym ja je dał Maryli do przesłuchania? A ja mówię, oczywiście, że nie. No. Mm-hmm. Po to są rybone, żeby ludzie słuchali. A jeszcze jak, wiesz, weźmie ktoś może, daj Boże, Maryla robić, tam nie śmiałem w ogóle myśleć wtedy, wiesz, mówię, może jakiś utwór jeden. No i ona potem dzwoni, gram koncert w Poema Cafe w Poznaniu. To było w lutym poprzedniego roku, 2016. I dzwoni do mnie, jakiś nieznany numer odbieram w przerwie. Ja mówię, słucham. Mówię, dzień dobry, czy rozmawiam z Witkiem Łukaszewskim? Mówię, tak, Maryla Radowicz. Nie uwierzyłeś. A nie, mówię, a gang, tak, więc tak, to ja jestem Juri Gagarin. Ale mówię, nie, poważnie, jestem Maryla Radowicz i dostałem od Marysi Szabowskiej, wtedy już uwierzyłem, powiedziała tytuły i mówi tak, czy to są pańskie utwory, pańskie teksty i ma pan prawa do tych utworów? Tak. A ja mówię, mam prawo i lewo, wszystko, co pani sobie życzy do tych utworów. Bo ja mówię, bo ja chciałabym je nagrać na płytę. Mówię, spokojnie, mówię, no oczywiście, co tam, niech pani nagrywa, no. Nie, mówię, zachwycony byłem oczywiście, no przecież daj spokój, no. Maria Radowicz, no, co by nie powiedzieć, pierwsza dama naszej piosenki. Napisałeś słowa, skomponowałeś muzykę, powstałeś. Znaczy, ułożyłem muzykę, nie używaj słowa skomponować. Ja nie jestem żadnym kompozytorem, jestem układaczem melodyjek. To nie jest kompozytor. Ale to są takie utwory bardzo refleksyjne, wzruszające. Podobno Kaja płakała, gdy słyszała te twoje utwory. Tak, bo ja byłem akurat na sesji, kiedy Kaja dogrywała głosy do Maryli płyty. No i no, rzeczywiście mówię, jak Kaja mówi, no poryczałam się. No tak było, nie zaprzeczę. Kiedy premiera? Maryla wydaje płytę dokładnie 15 września, chyba w pierwszym dniu festiwalu w Opolu. Mhm. Także podejrzewam, że to będzie wielka feta, tam się będzie działa. Także życzę jej szczęścia. Więc dopiero musimy czekać jeszcze kawałek czasu, żeby. Tak, posłuchać. Musimy czekać. Ja mam płytę od Maryli, ale no nie mogę jej. Najpierw Maryla Radowicz. No nie, absolutnie nie mogę. Dlatego. Znaczy mogę zagrać utwory, które wiesz, później może zagram coś, co Maryla wzięła na tą płytę.
nawet live taki, wiesz, na setę totalną, bo lepiej się gra na setkę, tak jak dawniej mistrzowie robili. Mm-hmm. Dzisiaj, wiesz, ktoś, nie, mamy playback znakomity, mamy pół playback, tralala, po co? Albo coś umiesz, albo nie, a jak nie umiesz, to spada i koniec. Mm-hmm. Witku, a ty teraz będziesz pisać utwory dla innych artystów? Nigdy nie piszę dla artystów. Mm-hmm. Nigdy nie piszę dla artystów. Piszę, bo muszę. A jak ktoś to weźmie, to fajnie, jak nie, no to... Poza tym, wiesz, no, umówmy się. To nie są czasy Agnieszki Osieckiej i Seweryna Krajewskiego, że wysoki poziom był potrzebny do wylansowania fajnej piosenki. Więc sama wiesz, jaki jest poziom dzisiejszych piosenek i szczególnie tekstów. One są tragiczne. One są, to są kalki, które większość tak zwanych gwiazd jednorazowego użytku, ja je nazywam, to są ludzie po podstawówce, po jakichś tam niedokończonych szkołach, którzy książkę może widzieli w szkole podstawowej i może trochę w liceum na tym kończą. Nie czytają, jak mówią, ja zawsze cytuję Wojtka Mynarskiego, najpierw czytaj, potem pisz. Dużo czytaj, a może coś napiszesz. A jak nie musisz, to nie pisz, no bo po co, już tylu ludzi napisało mądrzejszych od ciebie. Więc nie liczę na to, że wiesz, nagle będzie, wiesz, po sukcesie Maryli kolejka do mnie, że napisz dla mnie kolejną piosenkę czy coś, bo oni wszyscy wiedzą, że mają rok lub dwa, taki jest teraz przemiał w przemyśle muzycznym i chcą się, jak mówiąc po poznańsku, nagłabać pod siebie jak najwięcej, więc piszą bzdury, żeby tylko mieć zaik z tego. Mhm. A w tym momencie, kiedy ja piszę utwór, no to ten zaik jest dla mnie, prawda? No. Smutne to wszystko. No smutne to jest, tym bardziej, że ja w ogóle nie liczę na żadne pieniądze. W ogóle nie, no aspekt finansowy nie liczy, się w ogóle aspekt finansowy. Ja w ogóle. Ja ciebie znam, absolutnie na to nie patrzysz absolutnie. W ten sposób. A w ogóle to bardzo dużo się dzieje w twoim życiu zawodowym. Tak? No nie. Gram. Książka, piszesz, nagrywasz, tworzysz. No tak. Ile masz projektów rozpoczętych? Zakończonych mam, które mógłbym natychmiast wydać, to 4 płyty. No, od razu. 2 tomiki poezji i nową powieść też kończę w tej chwili. Ale zawsze twierdzę tak, jak mówiła wielka Wisława Szymborska. Najpierw skreślaj, skreślaj, wyrzucaj, skreślaj, skreślaj. Jak jest kosz pełen, to co zostało, może jest warte opublikowania. Więc teraz skreślam. Teraz nagrywasz płytę 100% live, bez żadnych dogrywek, bez żadnych poprawek. Tak, ja się, tak? Wiesz co, bo no to świadczy o artyście. Mhm. Wiesz, znaczy inaczej. Jim Morrison, za przeproszeniem, rzucił gaśnicą w reżysera dźwięku, kiedy nagrywał 37. wersję Like My Fire. Mm-hmm. I tak się kiedyś nagrywało. Po prostu brałeś, zespół siadał i grał setkę. Tych powtórzeń mogło być 20, 30, 40. Się którąś wybierało. A nie, że dzisiaj Józek nagra w Warszawie bas, bębny nagrane będą w Gdańsku, ktoś w Nowym Jorku dośpiewa, wiesz, chórki, potem się to montuje, no i co z tego? Jak zmontujesz i masz plastik. No nie ma, ta produkcja jest... Czujesz jakiegoś ducha w tych nowych produkcjach? One są perfekcyjne. Co z tego, że są perfekcyjne? Ale wszystkie są podobne do siebie. Wszystkie są podobne do siebie. No jak mogą grać ludzie, którzy jeden nagrywa w nocy, jeden gdzieś tam sobie w swoim studyjku, przegrywają, potem to się skleja w studio. No. Mm-hmm. To jest chore. Mm-hmm. Dla mnie to jest chore, tak się nie powinno robić i koniec. A może masz przed sobą misję? Powinieneś pisać, troszeczkę potrząsnąć i słuchaczem, i tymi młodymi artystami, pokazać im kierunek. Ale ja nie jestem, wiesz, misjonarzem. Ale nauczycielem możesz być, dobry. Nie chcę być nauczycielem. Nie, kiedyś uczyłem jednego człowieka, wystarczy, nauczyłem go doskonale grać na gitarze, na tym się skończyło. Nie chcę nikogo uczyć i pouczać. Najlepiej, jak człowiek się sam przejdzie na własnych błędach, to wtedy boli. A po co? No polega, robi swoje tam, wiesz, mam swoje zacisze, mieszkam na Zadupiu i nie mam zamiaru. Ani częściej bywam w Warszawie, bo musiałem bywać, wiesz, w związku z płytą Maruni i tak dalej, no to tym bardziej nie chce mi się bywać w Warszawie. No nie mów mi, że ten wielki świat cię jeszcze dodatkowo męczy. Męczy bardzo. Wiesz, to, ludzie mnie pytają, taki się robiłem, naprawdę ja jestem pustelnikiem w tej chwili. Mogę na tydzień nie widzieć nikogo, z nikim nie rozmawiać. A mówią, nie ciągnie cię do ludzi? Ja mówię, do ludzi? Przecież nie ma ludzi. W tej chwili są postacie pochylone nad smartfonem. Mm-hmm. Nie ma ludzi już. Znaczy bardzo rzadko widzisz człowieka. Zobacz, na większość młodych. Wszystko chodzi z twarzą w smartfonie. No tak jest. Randka młodych, jedną drugą pokazuje coś, co na fejsie opublikowało. Tak jest. I potem każdy rozlicza się osobno w knajpie. Bo ja piszę po knajpach, więc ja widzę tych ludzi. Obserwujesz. Obserwuję i czasami właśnie włączam. Mm-hmm. Pamiętajcie, kochani ludzie, włączamy, załączamy, nie załączamy, nie włączamy.
I więc widzę, co się dzieje. Te historie włączasz później do swojego... Tak, też włączam to. Utworów. No i wiesz, przychodzi... Wyobraź sobie, żeby kiedyś przychodzi dziewczyna do knajpeczki i ona płaci za siebie, ty za siebie? Nie, no tak nie było. Za moich czasów tak nie było. Za moich tym bardziej. Ty jesteś młodą kobietą, ja jestem starym dziadem. No wiesz, to szarmało musi być. No co ty, no jak to? Zapraszasz kobietę, no to zabawiasz ją rozmową albo ponad siebie, no zależy, kto jest bardziej wygadany, a nie kto pokazuje najnowszy model tam jakiegoś fona, srona, pierdziona, drona, nie wiem, jak to tam określić. A potem każdy się rozlicza osobno, no bo kasa. No nie, 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 nie. Witku, dzisiaj czasy się zmieniają. Kiedyś pan Jared Billy Kid padł, mówi do Billa, słuchaj Bill, czasy się zmieniają, no to Jared wyciąga flatę, mówi, tak, czasy się zmieniają, ale ja nie Bill. Paf! Witku, dzisiaj zapowiadałam, że przygotowałeś też i niespodziankę muzyczną dla naszych słuchaczy. Przed samą godziną 12, już na zakończenie Małej Czarnej Latem, wykonasz jeden utwór, ale wiesz już jaki? A nie wiem, zobaczymy, co to wyjdzie. Prawdziwy artysta. No to wiesz, spontanicznie. Co będziemy się przemawiać, to jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy czas. Jeszcze mamy czas, bo... ale co byś chciała? Mniej więcej. No w takich klimatach marylowych, takich jesiennych. Ale... tak, tak, z takim głębokim, ładnym tekstem. I z dobrą linią melodyczną. Pani mówi, pani ma. Nie ma problemu. No to sprawdzimy w takim razie. Nawet się dam ciała, no trudno. Nic się nie stanie, nawet się pomylę. No, setka. Będziemy grali setkę przecież, nie? Będziemy grali. Totalną setkę. Na żywo. No, proszę państwa, to zapraszamy w takim razie na kolejne spotkanie z Witkiem Łukaszewskim, gitarzystą, artystą, autorem tekstów, same muzyki i poetą. Poetą. Przed godziną 12. Przed godziną 12. Dziękuję ci bardzo. Ja bardzo dziękuję. Moje palce są ładniejsze z prawej. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest źle. Samolot po niebie, o, przesuwa się. Wiem, gdzie stopa, wiem, gdzie noga. Tam jest sufit, tu podłoga. W sumie nie jest źle, no bo cóż, ręce sprawne mam i parę nóg. Głowa kręci się, szyja też, powoli przesuwam się. W sumie nie jest źle, nie boli nic, wstaję i od razu chcę się żyć. I na tyle lat, co już mam, całkiem niezły zje mnie pan. Oto reklama. Ogólnie rzecz biorąc, to mam fart. Wybrałem asa, stal i kart. Dotykam głowy i reszty ciała. I chyba wszystko dobrze działa. W sumie nie jest źle, no bo cóż, ręce sprawne mam i parę nóg. Głowa kręci się, szyja też. Powoli przesuwam się, w sumie nie jest źle, nie boli nic. Wstaję i od razu chcę się żyć. I na tyle lat, co już mam, całkiem niezły ze mnie pan. I dla Maryi napisałem trzecią zwrotkę, aczkolwiek nie wzięła jej do swojej płyty, ponieważ nawiązywała ona do płyty Szparka Sekretarka, nie wiem, czy pamiętasz. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest źle. Masz szczęście, chłopcze, że masz mnie. Jam twoja szparka i sekretarka. I dzięki mnie masz włożyć co? Do garnka. Tak bywa z facetami. W sumie nie jest źle, no bo cóż, ręce sprawne mam i parę nóg. Głowa kręci się, szyja też. Powoli przesuwam się, w sumie nie jest źle, nie boli nic. Wstaję i od razu chcę się żyć. I na tyle lat, co już mam, całkiem niezły ze mnie pan. I stylu flamenka może, w sumie nie jest źle. No bo cóż, ręce sprawne mam i parę nóg. Głowa kręci się, szyja też. Powoli przesuwam się, w sumie nie jest źle, nie boli nic. Wstaję i od razu chcę się żyć. I na tyle lat, co już mam, całkiem niezły jest mój stan.
To tyle. Bardzo Państwu dziękuję.